Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Kolejnym rywalem koszykarek Ślęzy w Basket Lidze Kobiet będzie zespół CCC Polkowice. Spotkanie odbędzie się w sobotę o 17 w hali AWF-u przy Stadionie Olimpijskim. Z wielu powodów to mecz szczególny. Wyjątkowość polega m.in. na tym, że w Ślęzie jest spora grupa zawodnicze, które jeszcze w ubiegłym roku grały w barwach klubu z Polkowic. Polkowiczanki zakończyły tamte rozgrywki na czwartym miejscu, przegrywając rywalizację o brąz właśnie ze Ślęzą. Możemy powiedzieć jedno, będzie się działo. Ostatnie dwa mecze zakończyły się wysokimi porażkami wrocławskiego klubu koszykówki. Zespół Tomasza Niedbalskiego przegrywał wysoko w derbach regionu. WKK uległ najpierw Śląskowi, później jeleniogórskim Sudetom. W piątek zespół czeka batalia domowa drugiej ligi z Górnikiem Wałbrzych. To drużyna, która mocno chce w tym sezonie powalczyć o awans. Mecz rozpocznie się o 17 w hali przy ulicy Czajczej. W niedzielę o punkty drugiej ligi w domu powalczy też Ruben Gimbasket Wrocław. Drużyna Roberta Kościuka podejmie Rawie Rawicz. Początek spotkania o 18 w hali Uniwersytetu Medycznego przy Wojciecha Zbrudzewa. Gimbasket jest faworytem u siebie, wygrał 4 mecze, przegrał tylko raz. Dużo gorzej na wyjazdach spisuje się Rawia, która do tej pory na terenie przeciwnika zwyciężyła tylko w jednym spotkaniu. Faworyta więc nie trudno wskazać. Na strzelnicy miejskiej Stadionu Olimpijskiego Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia oraz Młodzieżowe Centrum Sportu organizuje trzecie wrocławskie strzelanie z Wisów z okazji Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie już w piątek. Przyjść może każdy. Na wszystkich czeka dobra zabawa i próba z bronią. Początek pikniku o godzinie 11. Na turnieje squasha w długi weekend zaprasza nas Centrum Squasha Redeco przy Strzegomskiej. W piątek rozegrane zostaną zawody pod hasłem Dzień Niepodległości. W niedzielę natomiast czeka nas piąta kolejka Ligi Kobiet Redeco. Emocje będą spore, ale jak podkreślają organizatorzy, liczy się przede wszystkim dobra zabawa. Zapraszamy też Was na Wielkie Święto Biegania, które odbędzie się tradycyjnie 11 listopada na Stadionie Olimpijskim. Bieganie z wąsem. Trasa będzie liczyć 10 km, czyli dwie pętle po 5. Na uczestników biegu czeka pakiet startowy, w skład którego wchodzi numer startowy, wąs, woda, posiłek regeneracyjny, medal na mecie i gadżet biegu. Start o 11. W piątek o 12 na boisku w parku na Biskupinie rozegrany zostanie turniej rugby z wąsem. Zawodnicy zagrają w formule rugby 7, czyli olimpijskiej, a następnie rozegrają mecz charytatywny w rugby 10-osobowym. Podczas imprezy zbierane będą pieniądze na odbudowę domu Jacka Biskupskiego z chaosu Poznań. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.